kontestacja. I zaczynamy dzisiejszą audycję. Długo wyczekiwana Freedomia powraca na kontestacyjne serwery. Dzisiaj mamy 29 listopada roku 2012. Jest godzina 21.03. Wita Was Karol Malczyk oraz Sławek Muturi. Dzięki Karol, dzięki Wam wszystkim, że jesteście. Rzeczywiście już jakiś czas Freedomii nie było na kontestacji. Między innymi dlatego, że byłem przez trochę więcej niż 2 tygodnie w sanatorium. Jeżdżę tam profilaktycznie co roku, mniej więcej właśnie jak się zaczyna jesień czy zima, czyli na przełomie października i listopada. I co roku jadę do innego kraju. Powiedzmy, robię to już od 4 lat. Byłem na Litwie, w Czechach, w Gruzji, a w tym roku na Krymie i właśnie o Krymie chciałbym Wam opowiedzieć. Więc no mam nadzieję, że część z Was też tam kiedyś była lub wiecie, właśnie chciałem też zapytać, z czym Wam się kojarzy Krym i postaram się w czasie audycji ewentualnie odpowiedzieć, czy te skojarzenia są prawidłowe, czy powiedzmy ja bym się z niektórymi nie zgodził. Także zapraszam Was do tego, byście dzwonili lub przysyłali swoje komentarze na czacie, czy ewentualnie też dzwonili przez Skype'a. Karol, przypomnisz może? Pewnie. No to numer telefonu do nas 222-195-321, 222-195-321, a na Skype'ie kontestacja.com to nasz login. No i na czacie również zapraszamy, to ja chętnie poczytam, jeśli coś będzie ciekawego. Super. No dobra, to słuchajcie, no to pytanie i dzisiejsza nasza audycja, dzisiejsze spotkanie będzie o Krymie. Gdzie Krym, a gdzie Rzym? Tak, no właśnie, mam nadzieję, że większość z Was kojarzy, gdzie Krym. I pytanie do Was to, z czym Wam się Krym kojarzy. Więc tak, żeby zacząć powiedzmy tak geograficznie, no to Krym jest jedną z republik, czy powiedzmy województw, nie wiem dokładnie jak tam się nazywa, podział administracyjny Ukrainy, ale w każdym razie leży na południu Ukrainy. Jest to półwysep na Morzu Czarnym, ale też częściowo z północno-wschodniej strony też otoczony Morzem Azorskim, czyli Jeziorem Azorskim, nie, Morzem Azorskim. I jest to dosyć duży półwysep, właściwie on jest w kształcie takiej ryby głębinowej, tak mi się kojarzy. I ma, powiedzmy, w najszerszym miejscu chyba ze 300 km, tak mniej więcej, i powiedzmy od północy do południa, powiedzmy, ze 200. Więc no, całkiem duża powierzchnia, jakieś tam 20 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli no, mniej więcej 1/12 Polski. Więc całkiem sporo, oczywiście w kontekście Ukrainy, no to jest tam malutki kawałek. I co tam jeszcze o Krymie tak geograficznie? No, jest tam parę miast, czy właściwie wiele, kilkanaście miast. W sumie tam nie pamiętam ile jest, kilka milionów ludzi. I są takie bardzo egzotycznie brzmiące nazwy. No, Sewastopol, Symferopol. Symferopol to rozumiem, że to jest jakby spotkanie dróg i rzeczywiście to jest taki jakby powiedzmy hub transportowy Krymu. Bałakława, Bakhchysarian i jego, tego typu powiedzmy nazwy, które no nie brzmią tak bardzo ukraińsko. I rzeczywiście, mimo że Krym jest terytorium Ukrainy, to właściwie to, co mnie zaskoczyło od razu jakby pierwszego dnia, to że tam prawie nikt nie mówi po ukraińsku. Najwięcej osób mówi po rosyjsku. Bo w ogóle do chyba 54 czy do 55 roku Krym był obwodem Rosji i chyba, jeśli dobrze pamiętam, to Stalin zdecydował się podarować bratniemu narodowi ukraińskiemu Krym jakoś tam na pamiątkę jakiejś tam powiedzmy rozpoczęcia współpracy. Także to był taki prezent, więc do tej pory, no i oczywiście też Sewastopol jest bazą marynarki rosyjskiej,
czyli tak zwanej czarnomorskiej floty. Nie wiem, czy kojarzycie, jakiś czas temu tam kończyła się dzierżawa jakby tej bazy wojennej, bazy marynarki wojennej. I były negocjacje i jakby dosyć było dużo kontrowersji, co Ukraina przy okazji może ugrać, czy powinna wypowiedzieć tę umowę i tak dalej, więc było dosyć dużo jakby na ten temat dyskusji, pamiętam z mediów, ale wracając do języków, to tak, no pierwszym językiem Krymu jest rosyjski i to chyba w ogóle bezapelacyjnie. Wprawdzie ktoś mi mówił, bo tam jeździłem też stopem, więc też miałem okazję, powiedzmy, rozmawiać nie tylko z pielęgniarkami, lekarzami, lekarkami w moim sanatorium, ale też i, powiedzmy, no tak, z przygodnie poznanymi ludźmi w autobusach czy marszrutkach i też podczas tych, powiedzmy, podróży autostopem po Krymie. Więc rzeczywiście podobno dzieci uczą się ukraińskiego w szkołach, ale nie we wszystkich. I czasami to ukraiński jest jakby no, językiem wykładowym, ale to jest bardzo rzadko. Tak naprawdę większość uczy się wszystkiego po rosyjsku i tylko ukraińskiego jakby jako dodatkowego języka, tak można powiedzieć. Więc ukraiński, zdecydowanie dominuje rosyjski i co dziwniejsze jeszcze, tak, no nie wiem, nie chcę tutaj brzmieć jak jakiś ekspert od Krymu, no byłem tam krótko i nie chcę aż tutaj tak bardzo dalej, powiedzmy, takich jednoznacznych osądów, ale na moje oko, bo dopytywałem się o to później jakby wielokrotnie, bo zaskoczyło mnie, że ukraiński wcale nie jest drugim językiem Krymu, tylko wydaje mi się, że drugim językiem Krymu jest tatarski. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, że Krym, no półwysep, Ukraina, a tutaj pierwszym językiem jest rosyjskim, drugi tatarski, a dopiero trzecim ukraiński. Więc jest to takie, powiedzmy, dosyć już w samym tym taka dużo tajemnicy i takiej pewnej tajemniczości, tak? Jakby, no i widać, że to jest narodów, bo tam jeszcze i Ormianie, i Polacy, i gdzieś powiedzmy wcześniej w ogóle Rzymianie, i Grecy, i Turcy, więc tam wiele się przewinęło. Jakby mówi się, że polska historia jest taka złożona. No ja nie jestem tak ekspertem od Krymu, ale wydaje mi się, że tamta ich historia też jest niezmiernie złożona i sam te, powiedzmy, przykłady języków też pewnie o tym świadczą. No dobrze, to z czym jeszcze się łączy, z czym jeszcze kojarzy się Krym? Nie wiem. Tutaj na czacie właśnie ludziom kojarzy się z Tatarami i z flotą czarnomorską. Również z marynarką wojenną, czyli głównie tematyka wojenna, ale jedna osoba, z tego co widzę, napisała, że Krym kojarzy mu się z jedzeniem. Z jedzeniem, a tak, absolutnie. Do tego też wrócimy, albo właściwie czemu mamy wracać, od razu pójdźmy do jedzenia. Więc tak, rzeczywiście tam jest jakby niesamowite, tak jak dla mnie, to znaczy, no nie wiem, jakby to powiedzieć, ogólnie w tych krajach, nazwijmy to postradzieckich, czyli byłych republikach radzieckich w Rosji samej, no to kuchnia jest, powiedzmy, może trochę zbliżona, można powiedzieć, do polskiej, ale taka trochę bardziej jakby płaska. Jakby te smaki są takie trochę płaskie, tak? To jakby nie ma takich zdecydowanych smaków. Oczywiście to nie mówię tutaj o Uzbekistanie czy powiedzmy Kirgizji, czy Turkmenistanie, ale mówię o właśnie o, powiedzmy, Białorusi, Rosji, Ukrainie. Natomiast Krym, właśnie ze względu na to, że jest taką mieszanką narodów, to oczywiście ma też odzwierciedlenie w kuchni. I tam na przykład jadłem doskonałą baraninę, nie wiem, czy w ogóle nie najlepszą w życiu. Naprawdę wiele takich potraw z baraniny duszonej, po prostu tak miękkiej, że rozpływający się w ustach, jakby bez takiego zapachu, który czasami, powiedzmy, jakoś kojarzył mi się przedtem z baraniną, więc to było naprawdę doskonałe. W ogóle bardzo dużo warzyw, owoców, ryżu, ale też na każdym właściwie rogu ulicy prawie, że są takie budki, gdzie sprzedają
Ciebórieki to są takie jakby powiedzmy ciasto z farszem mięsnym i po prostu to jest doskonałe, no, znaczy to mi bardzo smakowało. Tak jakby powiedzmy, no, do czego by to porównać w Polsce, do może pierogów, chociaż tam też są różnego rodzaju pierogi, większe, mniejsze, też bardzo smaczne. Ja jestem w ogóle ogromnym fanem pierogów, także też tam próbowałem wszystkiego, co mogłem. Ale te ciebórieki po prostu są wszechobecne, tak? To jest tak jak kebab w Turcji, czy powiedzmy, nie wiem, no, co tutaj w Polsce, do czego to porównać? No, w Polsce też kebabów jest dużo, tak? Ale rzeczywiście to jedzenie było bardzo pyszne. A oprócz tego doskonałego jedzenia, no to można je popijać po prostu fantastycznym winem. Wiecie, ogólnie to jakby nie lubię białego wina, więc białego wina raczej nie piłem. Troszkę od czasu do czasu coś spróbowałem, co też jakby smakowało całkiem nieźle. Natomiast czerwone wino, powiedzmy i wytrawne, i o dziwo, ja w ogóle nie lubię słodkiego wina, ale tam to deserowe wina po prostu są fantastyczne, tak Massandra na przykład. Po prostu naprawdę są doskonałe. Zresztą w ogóle w polskich supermarketach czasami można coś kupić. Z Krymu. Teraz tak, aha, no i jeszcze nie tylko, że można pić te wina, ale można odwiedzać winnice. A oprócz zwiedzania winnic można też zwiedzać, tak jak na przykład w Massandrze, byłem tam w podziemnym muzeum, gdzie leżakują butelki z winem i innymi tam powiedzmy trunkami na bazie wina i degustować je. Także to też jest no, bardzo, bardzo jedna z atrakcji Krymu, to niewątpliwie jest właśnie jedzenie i wino. Co tam jeszcze? Czy coś, z czymś jeszcze się kojarzy wam Krym? Może ze stepem, bo w ogóle Ukraina się kojarzy, tak? Z takimi powiedzmy no, przestrzeniami dużymi, takim czarnoziemem, otwarte połacie ziemi. Właśnie takiej stepowej. I rzeczywiście na Krymie też jest, zwłaszcza w tej północnej części, jest też jakby sporo stepu, natomiast on się na południu zamienia w, powiedzmy w tropikalną roślinność, tak? Ale o tym za chwilę, bo zdaje się, że mamy pierwszą osobę na Skype'ie, Łukasz. No, witam cię, Sławku, Łukasz turystyczny. Byłem też na Krymie, też zwiedzałem te tam miejscowości, o których przed chwilą mówiłeś. A i z czym mi się przede wszystkim kojarzy Krym? No przede wszystkim z Mickiewiczem, z sonetami krymskimi, tak? To jest podstawa. A no właśnie. To jest coś, co tam nawet cytowaliśmy, patrząc na, może pamiętam, jaką tą górę opisywał. Widzieliśmy, a taka malutka górka wystająca z morza. Bardzo ładny widok. Ale wspominałeś też o winach, ale to, co najbardziej tam smakuje, to wódka za 9 zł litr. No to jest... To powiem, że tego akurat nie próbowałem. Ja nie jestem takim fanem wódki, ale widzisz, no jakoś nie przyszło mi do głowy, że to też może inaczej smakować. Ja też nie jestem fanem wódki, wierz mi, ale jak koleżanka kupiła i powiedziała cenę, i w jaki gdzie kupiła i jak była ta wódka zapakowana, mianowicie poszła do pierwszego lepszego sklepu i poprosiła wódkę. No to pani jej pokazała takie balony 10-litrowe, mhm. Wskazała jeden z nich, po czym... Przepraszam. Po czym jej pani nalała do plastikowej butelki. No tak, tak, dokładnie. Rzeczywiście w ten sam sposób się kupuje wino. I to wino w sklepach, ale też w restauracjach. I rzeczywiście ja nigdy się z takim sposobem sprzedaży nie spotkałem, oprócz Bukaresztu i w ogóle Rumunii. Tam też można kupować po prostu wino do takich 5-litrowych baniaków albo tam powiedzmy 2-litrowych butelek po jakiejś wodzie mineralnej. Tak, no rzeczywiście, to dzięki za przypomnienie tego. A jak w ogóle ci się podobało? Ja tam byłem z 4-5 lat temu, a no dla mnie było świetnie. Byłem tam na długi weekend majowy, a jechałem, to co najbardziej mi utkwiło w pamięci, to chyba podróż z Lwowa pociągiem do Symferopola. Mhm. Tak, do Symferopola. Jechaliśmy 24 godziny, a w takich przedziałach bilet kosztował jakieś, nie wiem, 20 zł, 30 zł, po prostu, no, grosze. No i cały pociąg pił. No tak, no, dokładnie. Po prostu się częstują nawzajem tam
powiedzmy się odwiedzają i tak dalej. No ja jechałem pociągiem z Kijowa, więc to jakby do krócej, tam nie pamiętam, 12 czy 14 godzin. Ale rzeczywiście to znaczy te pociągi i to... Dla mnie to też była taka przedwieszka, bo mówiłem o tym kiedyś na kontestacji, że w tym roku planowałem, nie udało mi się, ale planowałem jechać koleją transsyberyjską, więc to też była taka jakby mała próbka tego. No super, fajnie. A wiesz, to dzięki Łukasz. No dziękuję bardzo. Dzięki. A Łukasz wspominał jakby o tej kwestii, powiedzmy, literackiej, od tego zaczął, tak? Od Mickiewicza, sonatów krymskich. Wiecie, to znaczy Krym też nie kojarzył mi się, ale wcześniej, natomiast teraz po pobycie na Krymie, zresztą ja na Krymie już byłem tam trzeci raz czy czwarty, ale poprzednio jakoś tak krócej. Natomiast teraz widziałem bardzo wiele śladów Czechowa, tak, no, znanego rosyjskiego pisarza. I on w ogóle wyjechał na Krym niechętnie, opuścił Moskwę, bo po prostu chorował i lekarze mu wskazali właśnie pobyt na Krymie i on tam, powiedzmy tak, no, był na takim zesłaniu jakby, powiedzmy, lekarskim. I dlaczego Krym? No właśnie, bo oprócz tych stepów, które są jakby takim, no, suchym klimatem i coś, ale z drugiej strony jest woda, są góry, o tym też za chwilę powiem, bardzo wysokie i tworzą się pewne takie mikroklimaty wzdłuż południowego brzegu Krymu, czyli powiedzmy na odcinku od Jałty do Ałupki, przez szereg tam mniejszych, większych miejscowości do Foros chyba. I tam po prostu jest właśnie taki super mikroklimat, tak? Oprócz tego są też jakieś wody mineralne, termalne i tak dalej. I też nie wiem, czy wam się jakoś kojarzy Krym specjalnie z sanatoriami, zresztą jesteście młodymi ludźmi, więc pewnie sanatoria was nie interesują, aczkolwiek to jest akurat, uważam, błąd, bo sanatoria po prostu to są genialne miejsca, zwłaszcza jeżeli pracujecie gdzieś intensywnie w jakiejś korporacji, wyciskacie sami z siebie i wasi szefowie wam w tym pomagają, żeby wyciskać ostatnie soki, to zamiast jechać gdzieś na wakacje, nie wiem, do, dajmy na to, Tunezji czy Egiptu, czy gdzieś tam i smażyć się na plaży i tylko jakby rozmawiać o olejkach i tam wcieraniu takiego czy innego olejku i co będzie na kolację, to naprawdę polecam sanatoria, gdzie powiedzmy z rana do wieczora przechodzi się z rąk do rąk opiekuńczych osób, które przychodzą do pracy tylko po to, żeby dobrze ci zrobić, tak, twoim mięśniom, twoim jakby tam, powiedzmy, nie wiem, no byłem podpinany to pierwszy raz, no chociaż już jestem, można powiedzieć, doświadczonym sanatoriuszem, tak, ale pierwszy raz miałem tam jakieś takie zabiegi, powiedzmy jakimiś takimi, no nie wiem jak to nazwać, powiedzmy elektrowstrząsy, więc w każdym sanatorium uczę się czegoś nowego. Chodziłem też po jakiejś, to była niby refleksoterapia, chodziło się po prostu po kamieniach z plaży, tak, i różnej wielkości i coś, naprawdę bardzo ciekawe, powiedzmy, też doświadczenie, a tych sanatoriów w samym, tylko na takim odcinku, powiedzmy, no nie wiem, 50, może 70, no nie, chyba może nawet mniej, 50, może nawet mniej kilometrów wzdłuż wybrzeża, to jest po prostu setki, bo ktoś mówił, że tam 170 czy 180, naprawdę jedno obok drugiego są właśnie sanatoria. Także jest naprawdę super. Wprawdzie wiele z nich jest takich, ja byłem też w takim, no, postsowieckim, wybudowanym tam, nie wiem, powiedzmy w latach 70. Duży taki, powiedzmy, blok, czy nawet dwa bloki, chyba, nie wiem, tak, ja mieszkałem na ostatnim piętrze, więc dziesięciopiętrowe, takie po kilkadziesiąt pokoi, no kilkadziesiąt, no tak, powiedzmy kilkanaście, dwadzieścia kilka pokojów na każdym piętrze. Ale oczywiście one stoją bokiem jakby do morza, więc z każdego balkonu jest morze, fal, latają wokół tego mewy. Jakby mimo, że tam, powiedzmy, na przykład windy były wprawdzie dwie, ale działały według jakiejś rozpiski, czyli powiedzmy jedna tam, nie wiem, między takimi. No i mamy jakiś problem z rozmową. Sławku, jesteś? Tak, ja jestem, tak. Rozłączyło się. No to teraz już wszystko, okej, lecimy dalej.
lecimy dalej. Więc ja właśnie w takim, powiedzmy, no, tym postsowieckim takim sanatorium, no taki sobie wybrałem, jakby no też chciałem, powiedzmy, takiego doświadczenia. I tam taka zaskakująca sprawa to było to, że właśnie te windy jakoś nie działały tak 24 godziny na dobę. Początkowo się jakby trochę żachałem na to, no, że co to w ogóle jest za system. Ale ponieważ miałem pokój tuż obok windy, więc nawet cieszyłem się, że po prostu oni je na wieczór wyłączali i koniec, tak? Jeżeli ktoś wracał późno skądś tam, z jakiejś imprezowania, czy z jakiejś restauracji, no to musiał wejść pieszo. Ale to jakby dla lokalnych ludzi to nic takiego nadzwyczajnego, bo Mischor, czyli ta miejscowość, w której byłem, to powiedzmy jakieś tam 20 parę kilometrów od Jałty, na zachód od Jałty, jest właśnie nad morzem, ale powiedzmy tam akurat wybrzeże jest dosyć strome i niedaleko, właściwie tam po okolicy paru kilometrów już zaczyna, może nawet nie paru, może dwóch, trzech kilometrów, już zaczynają się po prostu bardzo strome góry. I w każdym razie jest Dolny Mischor i Górny Mischor i właściwie między nimi to najłatwiej jest przejść pieszo po takich, powiedzmy, seriach schodków, tak? Między domami, między budynkami. W ogóle to całość jest naprawdę super malownicza. Taka wioska, stare drewniane domy z okiennicami, powiedzmy domy, które są opatulone winoroślami, powiedzmy w ogóle dużo, powiedzmy, jest roślinności, starych drzew, młodszych drzew. Naprawdę po prostu pięknie i zewsząd po prostu widać morze, bo praktycznie każdy dom, ponieważ jest stromo, te domy są na stromiznach pobudowane. Nie można, do niektórych z nich w ogóle nie można dojechać samochodem, tak? No można dojechać, ale trzeba i tak przejść kawałek schodami, albo w górę, albo w dół, żeby się dostać do swojego domu czy mieszkania. Więc to jest dosyć stromo i właściwie praktycznie ze wszystkich, powiedzmy, tych domów widać morze, czy może być widać, bo czasami, powiedzmy, są jakieś tam dookoła żywopłoty czy inne. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawie. Oprócz tego, bo oczywiście nie wszyscy mieszkańcy Krymu mieszkali w takich tam małych domkach, Krym to było też takie miejsce odpoczynku dla rodziny carskiej, tak? I budowali po prostu ogromne tam zamki, pałace, takie no, pałace zimowe, tak? Bo przyjeżdżali po prostu na zimę na Krym, ale też i bogaci Rosjanie, znaczy jacyś, powiedzmy, nafciarze, czy powiedzmy jakaś szlachta, czy jak to tam się nazywała, ta arystokracja rosyjska. I pozostało po nich dużo, powiedzmy, takich, no właśnie, bardzo ekstrawaganckich daczy, tak? Czyli właśnie takich domków letnich. Wiecie, takie, które mają tam po parę tysięcy metrów powierzchni, po prostu każdy pokój jest w innym stylu, ozdobiony, powiedzmy, jakimiś najbardziej wyszukanymi dziełami sztuki z całego świata. Więc są te pałace i zamki otoczone w ogóle pięknymi ogrodami. Raz, że jakby klimat sprzyja, taki śródziemnomorski klimat, śródziemnomorska roślinność, ale też były sprowadzane rośliny egzotyczne. Widać, że tam ogrodnicy mieli okazję się wyżyć. Nie było jakichś chyba ograniczeń budżetowych. I naprawdę tworzyli po prostu niesamowite parki, przestrzenie. Dzisiaj te wszystkie pałace, zamki, parki, ogrody są otwarte dla zwiedzających, co czasami trzeba zapłacić jakąś tam wejściówkę, ale to raczej są tanie, to nie są jakieś takie rzeczy, które palą, wypalają dziury w kieszeniach czy w portfelach. I wśród tych pięknych drzew, ogrodów, tam cyprysy takie, wiecie, to znaczy, chyba to są cyprysy, po prostu takie strzeliste wieże z zieleni, takie jakby choinki, ale bardzo, bardzo strzeliste, bardzo wysokie. I inne po prostu plantany, powiedzmy rozłożyste, jakieś strasznie stare drzewa. No naprawdę to po prostu wygląda niesamowicie. A wśród tego wszystkiego lata po prostu mnóstwo ptaków. Wiecie, na Krymie tak naprawdę poczułem się trochę jak w Kenii, bo tam jak się idzie w parku, to nie jest cicho, albo powiedzmy jakieś gawrony tam coś gawronią.
Ćwierkają, to znaczy tam jakbyś harmider. No oprócz tego, powiedzmy, oprócz takich ptaszków właśnie leśnych, no to są też ptaki morskie, tak? Już wspomniałem o tych mewach, jakichś tam innych. Więc naprawdę można się poczuć trochę jak w Afryce. Mamy kolejnego... Halo? Halo, nie słyszę ciebie. Halo? No chyba nie mamy słuchacza na linii. Czy... Spróbuj jeszcze raz zadzwonić. O, teraz wszystko jest. Tak? Tak, Sylwek. Może słyszę, słuchaj nas... Przepraszam, musiałem włączyć radio, bo miałem pogłos. O właśnie. Czy ktoś mówił... Ja przed chwilą się włączyłem i chciałem się zapytać, czy ktoś mówił może o balaklawie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Znaczy tak wspomniałem tylko nazwę. Znaczy, ale byłeś tam. Tak. Rzeczywiście, po prostu coś takiego jak fiord. Tak, tylko właśnie tam jest ta atrakcja turystyczna, ta podwodna baza łodzi podwodnych była radziecka, tam ją robili po II wojnie światowej, nie wiem, w latach 50. 60. zamknęli. Tak nie byłem. Halo, nie wiem, Karol, czy ty dobrze słyszysz, Karol? Nie, właśnie strasznie przerywa. Spróbuj słuchaczu jeszcze raz zadzwonić, dobrze? Halo. No, chyba. Halo, mam nadzieję, że... No, sorry, Sylwek, że coś tutaj nie zadziałało. Mam nadzieję, że mnie słychać. Coś czuję tak pod skórą, że są jakieś kłopoty techniczne. Nie wiem, Karol, jesteś? Tak, jest właśnie coś nie tak, ale no niech słuchacz spróbuje jeszcze raz zadzwonić. To ja przypomnę jeszcze w międzyczasie numer 222-195-321, 222-195-321 i kontestacja.com. Miejmy nadzieję, że już tych problemów nie będzie, bo coś nam szaleje Skype. Właściwie no to tylko wina Skype'a, jak to ostatnio w kontestacji bywa. No ale no właśnie, możemy kontynuować. No właśnie, więc rzeczywiście dzięki Sylwek za przypomnienie o bałakławie. Bałakławia, tak? Te nazwy naprawdę są takie trochę, powiedzmy, no, wywiercające język do góry nogami. Rzeczywiście, że powstała baza, gdzie powiedzmy, chowano właśnie te łodzie podwodne wśród skał i w takim fiordzie. Więc nie wiem, czy tam były nawet jakieś filmy, powiedzmy, nakręcane z Bondem. Naprawdę, po prostu no, niesamowicie malownicze miejsce i tam właśnie można popłynąć, powiedzmy, taką łódką i jakby, powiedzmy, całym tym fiordem od początku do końca. Kiedyś to był zamknięty teren, w ogóle nie zapomnij o wstępie, chyba że masz jakieś tam specjalne przepustki od armii. Zresztą tak jak nieopodal, jakby, powiedzmy, mieszczący się Sebastopol, to było właściwie zamknięte miasto. I dopiero chyba tak gdzieś z 10, no może kilkanaście lat temu zostało otwarte, bo tam nawet mieszkańcy, powiedzmy, Krymu w ogóle nie mieli wstępu, więc takie to były, powiedzmy, historie. Skąd ta roślinność? Wracając do tych ogrodów, do tej roślinności, tych ptaków. No właśnie, bo Krym praktycznie nie ma zimy. Znaczy tam od czasu do czasu spadnie, powiedzmy, jakieś tam parę płatków śniegu i to też, powiedzmy, nie na całym Krymie. Oczywiście w górach tego śniegu jest więcej, tak, ale gdzieś tam, powiedzmy, nad morzem, to on bardzo szybko topnieje. Zresztą w ogóle biorąc pod uwagę, że tam jest tak stromo, to właściwie tam bardzo dobrze, że nie ma śniegu, bo tam chyba w ogóle by się nie dało rady ani jeździć samochodem, ani nawet chyba chodzić po tych schodkach i schodach. Więc tam praktycznie nie ma zimy. Ja byłem, powiedzmy, na początku listopada i ja aż tak nie byłem odważny, żeby się kąpać w Morzu Czarnym, ale ponieważ temperatura powietrza była tak, powiedzmy, tam 20 kilka stopni i temperatura wody też była tam, powiedzmy, 19-20, więc tam po prostu ludzie się kąpali, więc
No, oczywiście, to dla mnie i tak było trochę za chłodno. Zresztą ja tam pojechałem do tego sanatorium, i to jest taka trochę dziwna przygoda, ale ja tam pojechałem trochę chory, więc też nie do końca mogłem korzystać jakby ze wszystkich powiedzmy atrakcji, powiedzmy to, co miało do zaoferowania mi tam sanatorium i ten klimat. Ale właśnie, z jednej strony praktycznie nie ma zimy, ale z drugiej strony mówiłem wam, że tam powiedzmy tuż wzdłuż wybrzeża tego południowego właściwie ciągnie się pasmo gór krymskich. I te góry, jeśli dobrze pamiętam, to tam najwyższe szczyty typu Aipetri, to zdaje się, że mają nawet, nie wiem, tam ponad 1200, może nawet więcej metrów nad poziomem morza. A ponieważ, tak jak mówię, no wygląda na to, że one są powiedzmy, no nie wiem, 2-3 kilometry od linii brzegowej, więc naprawdę są bardzo strome od tej strony właśnie morza. To są właśnie takie prawie, że pionowe miejscami. To są takie pionowe skały wysokie na kilkaset metrów. Więc myślę, że nie widziałem tam wprawdzie żadnych takich, no nie wiem, ludzi uprawiających wspinaczkę skałkową, ale wydaje mi się, że to po prostu byłyby idealne tereny, powiedzmy właśnie dla takich wyczynowców. Ja tam pojechałem na górę kolejką górską, taką linową. Wiecie, taki koszyk, powiedzmy, zawieszony na linie. I to też było niesamowicie, bo tam trzeba, powiedzmy, przesiadać z jednej stacji na drugą. No, ta pierwsza stacja, no to tak, nic takiego, tak? Jak pamiętam, byłem na Contest Campie, to właśnie czymś takim tam się, powiedzmy, wspinaliśmy na Korbielowo, czy tam zjeżdżałem z Korbielowej. Więc to okej, okay, było fajnie, tam lasy wkoło i tak dalej, ładne widoki na morze, z jednej strony na te góry, z drugiej. Natomiast potem po stacji przesiadkowej wsiadało się do kolejnej, powiedzmy tam, wagoniku i słuchajcie, tamte liny po prostu w pewnym momencie w ogóle jakby ten nasz koszyk unosił się prawie pionowo. Znaczy to w ogóle było niesamowite, to znaczy w ogóle jakby dojechał do tej góry i siup, potem pionowo w górę. Więc wysokość nad ziemią mieliśmy, no naprawdę, no trudno mi nawet powiedzieć w metrach, tam po kilkaset metrów w którymś momencie. Natomiast odległość od skały, tak jakby wiecie, na wyciągnięcie ręki, no to była tam powiedzmy, no nie wiem, no kilkadziesiąt metrów pewnie, tak? Więc naprawdę to robiło wrażenie. A wrażenie jeszcze się potęgowało tym, że tam bardzo często pojawiają się mgły, czy chmury tak naprawdę, nie mgły. I sam ten końcowy etap, po prostu jakby jechaliśmy w chmurach i w ogóle wyjechaliśmy trochę nad te chmury, potem one się podniosły, więc no w sumie to akurat tam dużo nie udało mi się zobaczyć. Po prostu poszliśmy gdzieś tam do jakiejś kuchni tatarskiej zjeść zupę, zresztą też pyszne zupy z baraniną, coś tam do jedzenia. Ale naprawdę te góry robiły wrażenie. A co ważniejsze, akurat dla mnie to żadna atrakcja, totalnie żadna frajda, ale w zimie tam w górach można jeździć na nartach. Więc wiecie, no dla tych, którzy kochają morze i góry, no to jakby to i jedno i drugie jest po prostu na wyciągnięcie ręki, tak? Jest, nie wiem, ile jest takich miejsc na świecie, powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, Hawaje czy inne, ale powiedzmy, no tutaj jest nie tylko na wyciągnięcie ręki, ale właściwie Krym to jest tak, autostopem da się dojechać, tak? Znaczy, jeszcze mówiąc o pociągu, czy o własnym transporcie jakimś. Więc to jest naprawdę też super atrakcja. Co jeszcze? No tak, morze. No to przede wszystkim tam się jedzie dla morza, czy przynajmniej większość ludzi jedzie dla morza. I nie tylko, że to morze jest, ma ciepłą wodę, że w ogóle jakby bardzo taka czysta ta woda, tak? Jak się stanie na brzegu, to po prostu widać głęboko, powiedzmy tam kamienie. Jest naprawdę czyściuteńka. Zresztą w ogóle też mieni się różnymi kolorami, tak jak wody tropikalne. I co więcej, Krym ma bardzo taką poszarpaną linię brzegową.
Więc tam jest mnóstwo jakichś właśnie zatoczek, jakichś takich niby fiordów, takich w ogóle tam się ciągną, akurat ja tam nie byłem, ale ciągną się takie jakby powiedzmy mierzeje wiślane, czy tam półwysep helski, tego typu powiedzmy takie wąskie kawałki lądu w morzu. Więc, ale te zatoczki, ponieważ z jednej strony jest bardzo dużo zatok, a z drugiej strony jest stromizna, więc co chwilę jakby rozpościera się taki widok jak z pocztówki, tak? Takie po prostu lazurowe morze i piękne widoki, powiedzmy te sosny, czy cyprysy, czy inne drzewa wokół. Nie mówiąc na przykład o Jałcie i innych miastach, ale która znowu jest na tych zboczach od tej promenady takiej nadmorskiej, potem w górę się gdzieś tam ciągnie w różnych kierunkach, te dzielnice. Wiecie, wieczorem to po prostu jak jest oświetlone, to wygląda po prostu no, niesamowicie malowniczo, tak, no, pięknie. Więc może pewnym minusem tego morza jest to, że są kamienne plaże, tam nie ma piasku, tylko jest kamienie, to znaczy drobniejsze, większe, ale to raczej jest kamieniste. Ale naprawdę te strome brzegi jakby to kompensują, tak? Zresztą tam się, powiedzmy, tworzą różnego rodzaju takie formacje skalne, tak? Ta woda, powiedzmy, uderza o brzeg i żłobi, skały i tworzą się różnego rodzaju mosty, jakieś tam bramy, wrota, nie wiem, taką powiedzmy klasycznym widokiem, pocztówką z Krymu jest taka warownia, też nazywa Jaskółcze Gniazdo, czyli powiedzmy taki punkt obrony brzegów wysunięty daleko jakby w morze, właściwie tak zwisający z takiego cypla. To w ogóle naprawdę bardzo malowniczo wygląda. Coś podobnego widziałem kiedyś w Puerto Rico, tam bardzo dużo właśnie, czy nawet to w Lizbonie, tutaj bliżej. Takie, wiecie, takie półokrągłe czy okrągłe baszty na rogach i powiedzmy takie punkty, gdzie można właśnie bronić się przed atakami jakieś tam, nie wiem, ze strony morza. Więc naprawdę to morze jest wszędzie i jest go bardzo dużo i co chwilę jakoś nas zaskakuje jakimś kolejnym widokiem. Co tam jeszcze? No mówiliśmy o tym, że tam są Tatarowie i Ormianie i oczywiście najwięcej jest prawosławia, więc dominują tam cerkwie oprócz kościołów, właśnie oprócz meczetów i kościołów katolickich czy ormiańskich. Zresztą jest dużo też takich starych miast. Nie wiem, wprawdzie Krym, no, nawet w czasie II wojny światowej był zaatakowany. Niemcy chyba tam, powiedzmy, nie wiem, w 1942 czy 1943 roku jakby, powiedzmy, opanowali Krym. Natomiast, no nie wiem, nie wygląda na jakieś bardzo zniszczone, bo zachowało się dużo właśnie takich starych miast, na przykład ten Bakhchysaraj. To chyba najbardziej mi się ze wszystkich tych miejsc podobało. To takie miasto, właściwie stolica rodu Hanów tatarskich. I tam jest, tam są właśnie, powiedzmy, takie zamknięte miasto, miasteczko z meczetem, ze starym cmentarzem, ale przede wszystkim z rezydencją tych Hanów. I także to naprawdę robi wrażenie, ale nie tylko sama ta atrakcja turystyczna, w ogóle same miasteczko wkoło, czyli to jest ten stara część Bakhchysaranu, jest naprawdę bardzo, bardzo malownicza. Więc w ogóle jeszcze, jeśli chodzi o Tatarów, to właśnie, no bo żeście o tym wspominali, ja też tam powiedzmy gdzieś z historii, gdzieś tam powiedzmy no coś słyszałem, tak, no, chociażby to, że gdzieś tam, powiedzmy, Tatarzy pomagali królom polskim w obronie w czasie potopu szwedzkiego, tak, tam w XVII wieku, czy kiedy tam 1650 rok, czy któryś. I rzeczywiście mieliśmy tam trochę wspólnej historii, powiedzmy, jakoś tam Polska miała kiedyś ambicje sięgać do Morza Czarnego i powiedzmy
jakoś tam wojowała z Ukrainą, czasami z Tatarami, czasami Tatarzy byli po stronie polskiej, czasami przeciwko, więc jakby te dzieje tam na pewno były jakieś burzliwe. Więc mieliśmy trochę wspólnej historii. Chociaż śladów polskości, tak powiedzmy, ja tam specjalnie nie zauważyłem, zresztą ja jakoś niespecjalnie szukałem, to się od razu przyznam. Natomiast wiecie, ja bardziej tak patrzę, jak jadę gdzieś właśnie do tych krajów Europy Wschodniej, to patrzę, na ile w ogóle, powiedzmy, widać tam ekspansję polskich przedsiębiorców, tak? No i kontestacja to radio ludzi wolnych, ludzi przedsiębiorczych. I wiecie, to znaczy naprawdę jestem zaskoczony, jak mało tam jest widoczne polski, powiedzmy, no nie wiem, polski eksport, tak? No, widać go w łazienkach, bo większość armatur, to znaczy, nie wiem, w sanatorium, ale też w większości restauracji, czy w muzeów, czy gdzie tam przyszło, powiedzmy, skorzystać z łazienki, jest z Cersanitu, tak? Widać jakieś reklamy, powiedzmy, gdzieniegdzie farby śnieżka, czy powiedzmy blach, zaraz zapomniałem teraz, kurczę, trochę wstyd, ale jest takie blachy, zaraz, to są blachy jakby na dachy, tak, dachy są robione, to jest jakieś nazwisko, blachy Tuczyński, Karczyński, no nie wiem, jacyś bracia gdzieś tam na południu Polski, zresztą w Polsce też to gdzieś widać, więc jeżeli chodzi o ten taki, powiedzmy, przemysł, No to coś tam widać. Natomiast w sklepach bardzo rzadko. To znaczy właściwie polskiej żywności, jedzenia, czy powiedzmy jakichś tam, no nie wiem, proszków do prania, czy chemii gospodarczej, czy czegoś takiego, praktycznie nieobecne. Więc tutaj myślę, że jest naprawdę duże pole do popisu dla polskich przedsiębiorców. To w sumie jest tak blisko i naprawdę byłem zaskoczony, że tak mało widziałem tam właśnie tych polskich, powiedzmy, akcentów. Co jeszcze? Nie wiem, co są jakieś jeszcze tam, powiedzmy, skojarzenia, Karol, może na czacie? Tutaj ludzie mówią, że chyba chodzi o Pruszyńskiego, o blachy. Mhm. Dokładnie tak, dzięki. Ale ja mam takie skojarzenie, może nie skojarzenie, ale skoro już, Sławku, nawiązałeś do tej przedsiębiorczości, to może powiedz, jak jest z wolnością finansową, ogólnie z inwestycją na właśnie na Krymie, czy też na Ukrainie ogólnie? Tak. No, akurat przyznam, że nie miałem tak za dużo okazji rozmawiać z kimkolwiek na temat wolności finansowej. Tam raz chyba było tak, że tacy młodzi ludzie, oni pracowali, ona w jakimś banku, on też i gdzieś tam mnie podwozili, po prostu na zasadzie autostopu podwozili mnie z tego Bachczysaraj do Simferopola. To już był wieczór, gdzieś tam wyszedłem z restauracji i oni właściwie już zacząłem machać, jakby żeby tam, powiedzmy, no, znaleźć jakiś transport, czekając w międzyczasie na marszrutkę. Ale sami się zatrzymali i w ogóle powiedzieli: wskakuj tutaj, gdzie jedziesz? No powiedziałem, gdzie, a to cię podwieziemy w ogóle, i jechaliśmy całą drogę. Więc tam trochę z nimi rozmawiałem. Natomiast to jeszcze wydaje się, że to jest kraj jeszcze biedniejszy niż Polska i jakby tego myślenia o tym, że jest jakaś alternatywa do tego, żeby powiedzmy właśnie uzyskać niezależność czy wolność finansową, to jakby wydawało się bardzo abstrakcyjne. Natomiast oczywiście, no, jak nie byłbym sobą, gdybym tam się nie przyglądał trochę rynkowi nieruchomości. Zresztą zrobiłem o tym wpis na Freedomi, na blogu Freedomia, na który oczywiście zapraszam. I tam wiele się buduje właśnie takich, powiedzmy, hoteli, apartamentowców, mieszkań czy domów. I to głównie jest przeznaczeniem dla kijowskiej elity, czy elity finansowej Kijowa, czy tam, powiedzmy, Rosji też. I tam naprawdę bardzo dużo ludzi przyjeżdża i kupuje właśnie, powiedzmy, dla siebie takie apartamenty wakacyjne. Nie są drogie, czy powiedzmy, no, drogie, w ogóle drogie, tanie, to jest właśnie zawsze relatywna sprawa, tak, ale tam, powiedzmy, no, były ogłaszane po 900 dolarów za metr kwadratowy.
czyli jakieś tam 2000, no nie wiem, 700 zł. Więc jeżeli ktoś by myślał o tym, żeby się przenieść gdzieś, gdzie jest ciepło i gdzie jest doskonałe owoce, warzywa, mięso, morze i góry, no to właściwie Krym byłby pewnie, mógłby być, powiedzmy, no, w kręgu zainteresowań. I teraz co? Aha, mówię właśnie o tych ludziach, że właśnie podwieźli mnie i powiedzmy sami tak, sami z siebie właściwie, to znaczy wyszli z tą inicjatywą. Po prostu zauważyli, że wyszedłem z restauracji i powiedzmy tam czekam na marszrutkę, więc zatrzymali się i sami z mi zaproponowali podwiezienie. I ja w ogóle po Krymie parę razy tak właśnie, bo wiecie, bo to było tak, że ja no głównie spędzałem czas tam w tym sanatorium, tak? Czyli powiedzmy od poniedziałku do piątku, ale tylko w godzinach rannych, więc po południu robiliśmy jakieś tam wypady do różnych okolicznych atrakcji, w weekend też i właśnie w weekend powiedzmy, jak było więcej czasu, no to takie dalsze trochę wypady. No i o ile te bliższe wypady, no to powiedzmy tam marszrutka, tak? Czyli marszrutka to jest taki, no, znany powiedzmy w tym w Rosji, na Ukrainie, takie minibusy, które jeżdżą jakby no, wyznaczoną trasą, tam zatrzymują się głównie na przystankach, ale czasami nawet między przystankami, jakby jeżdżą w tej z powrotem. Czasami powiedzmy, no, wszystkie importowane gdzieś tam używane, jak używane samochody z Niemiec, więc w różnym stanie technicznym. Czasami dosyć nowe, czasami bardzo zdezelowane, no ale jakby jeżdżą. To, co mi się trochę nie podobało, tak a propos, to znaczy, że właściwie wiele takich samochodów, ciężarówek, ale też i samochodów zwykłych nie ma jeszcze, zaraz kurczę, uciekło mi słowo, katalizatorów, więc jeżdżą na benzynie ołowiowej. I po prostu jest, jak przejedzie taki samochód i jakby wyzionie ileś tam tych spalin, to naprawdę tak drapie aż w gardło. Natomiast właśnie, ale wracając do ludzi, więc jeździłem stopem i naprawdę było dużo łatwiej jakby znaleźć stop niż się spodziewałem. I nikt nie pytał o pieniądze. Więc no, też jakoś tak specjalnie nie wyskakiwałem z propozycją, tak raz zrobiłem, ale tak wyglądało na to, że powiedzmy jakbym kogoś miał urazić, więc ludzie są naprawdę bardzo gościnni, ale nie tylko, że stop, bo zdarzało mi się, że powiedzmy ktoś po prostu tak podchodził i pytał, czy w czymś nie pomóc. Pamiętam, że raz też w takiej marszrutce ktoś mi ustąpił miejsca, właściwie zaproponował zamianę miejsca, żebym miał lepszy widok, tak, lepszy punkt widokowy. A już takim po prostu ekstremalnym przykładem to było to, że tak jak wam wspominałem, ja pojechałem do tego sanatorium, a właściwie w przeddzień wyjazdu, można powiedzieć, zorientowałem się, że mam jakiegoś takiego guza, powiedzmy, pod lewą pachą, tak. Przepraszam, że takie w szczegóły wchodzę, ale i wiecie, na początku trochę się przestraszyłem, że to węzły chłonne, czy to jakiś rak jest albo coś. I tutaj właściwie w dzień wyjazdu poszedłem jeszcze rano do lekarza tutaj w Warszawie i ten lekarz obejrzał to i powiedział, nie, to raczej jakiś tam po prostu ropniak się tworzy czy coś i że to można przeciąć albo po prostu jakoś potraktować tam antybiotykami. No i pomyślałem, że to teraz nie będę tego robił przed podróżą, no to zorientuję się jeszcze, zresztą tak jest w sanatorium, że zanim powiedzmy dostaniesz skierowanie na jakieś tam konkretne zabiegi, to zawsze wizyta zaczyna się u lekarza, tak, który bada, czy powiedzmy nie ma jakichś przeciwwskazań przeciwko którymś z tych zabiegów, albo które będą najlepsze do właśnie jakiegoś tego twojego typu schorzenia. I więc wiedziałem, że i tak najpierw trafię do lekarza, więc trafiłem tam do takiej pani doktor. I wiecie, po prostu byłem w szoku, bo ta pani doktor tak się jakby mną zainteresowała, że zobaczyła to moje takie coś tam pod ramieniem i sama zadzwoniła do chirurga, który w ogóle był w tym górnym mi schorze, więc na jakiś tam kawałek, umówiła mi wizytę. Co więcej, to znaczy zapewniła mi transport, czyli kierowcę i dodatkowo jeszcze pielęgniarkę, więc właściwie to znaczy ta pielęgniarka mnie potem szukała, bo to było powiedzmy następnego dnia i ja już tam byłem na jakichś zabiegach. Więc ona mnie szukała po całym tym ośrodku leczniczym,
żeby mi powiedzieć, że jak skończę tam jakąś kąpiel, to samochód już czeka. No więc ja tam skończyłem, jakby wytarłem się, ubrałem i rzeczywiście ona, ten samochód czekał. To nie była karetka, tylko powiedzmy taki zwykły samochód. Ale to, co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, to, że ona wsiadła ze mną do tego samochodu i pojechała ze mną. Dojechaliśmy właśnie do takiej, powiedzmy, no, publicznego ośrodka służby zdrowia, tak to nazwijmy. Więc pomyślałem sobie, kurczę, jaka to będzie kolejka. A tam nie było aż tak wielu ludzi, ale tak czy inaczej, to przecież ja byłem z pielęgniarką i ona tam pewnym krokiem od razu weszła do gabinetu tego chirurga i ja z nią. I ona właśnie towarzyszyła mi podczas całego tego wizyty, badania. Więcej nawet, ten chirurg mi potem wypisał jakieś tam lekarstwa. I ona jeszcze powiedziała temu kierowcy, że musimy się zatrzymać po drodze w aptece. I razem ze mną wykupiła po prostu te lekarstwa. Więc naprawdę byłem w szoku. W ogóle, znaczy w szoku byłem też dlatego, że jakieś tam, nie wiem, maści, antybiotyki, jakieś tam roztwory, coś tam. Wiecie, to ja płaciłem po prostu jakieś grosze za to. Tam, powiedzmy, no nie miałem żadnego, nie byłem w żadnym NFZ-cie ukraińskim zarejestrowany, więc nie było żadnej refundacji za te leki, które ja kupowałem. Ale wiecie, to znaczy, no myślałem, że mi zabraknie gotówki, czy gdzieś tutaj jest jakiś bankomat, zacząłem się rozglądać. Takiej nawet powiedziałem, że wiesz, no ja mam tylko tam, chyba nie pamiętam, ile wtedy akurat miałem w portfelu, tam powiedzmy, no nie wiem, 200 hrywien, czyli powiedzmy jakieś 100 zł i myślałem, że to zdecydowanie będzie za mało, tak? A te leki kosztowały tam, powiedzmy, komplet tych leków to było chyba z 15 hrywien, tak? Czyli jakieś tam 7 zł. Ale naprawdę, jeszcze to wszystko byłem naprawdę w ciężkim szoku. I potem ta pielęgniarka, powiedzmy, następne dni, jak mnie gdzieś tam widziała, to przychodziła, pytała, czy wszystko ok. Ta pani doktor, to znaczy też, powiedzmy, no nie wiem, czy to można nazwać, że ona się mną opiekowała, ale rzeczywiście, nie wiem, czy takie było jej wydzielone zadanie, ale wydaje mi się, że jeśli nawet, to ona zdecydowanie wykraczała poza to zadanie, bo ona po prostu cały czas się jakby o mnie troszczyła, tak? Pytała mnie, co tam, wiecie, a jeszcze było coś takiego, to jest w ogóle też niesamowita sprawa w sanatorium, że wiecie, jest tak, że powiedzmy w jakimś budynku jest punkt medyczny, w którym po prostu dyżuruje tam 24 godziny, dyżurują pielęgniarki, tak? I wiecie, i na przykład czasami mi się zdarzało opuścić, bo ja miałem tam zmieniać opatrunek, więc te pielęgniarki mi zmieniały te opatrunki i tam raz czy dwa zdarzyło mi się opuścić, powiedzmy, za późno, tam powiedzmy zamiast 4 razy dziennie to 2, więc one w ogóle dzwoniły do tej pani doktor i ta pani doktor mi tak robiła trochę wyrzuty. I jakby też za każdym razem mnie tam prosiła do siebie do gabinetu, oglądała to coś tam, miałem jakiś tam dodatkowy problem, no to już mniejsza o to. I w każdym razie naprawdę czułem się taki dopieszczony, no, to znaczy tą opieką. Więc zupełnie takie nie postsowieckie, tak. Powiedzmy w mieście, no to tam od czasu do czasu już się czuło, że komuś tam w sklepie się jakby tak trochę przeszkadzało czy coś. Aczkolwiek znowu, dużo takich sklepów, powiedzmy czynnych 24 godziny na dobę, apteki w ogóle w jakiejś małej miejscowości, nawet 24 godziny na dobę, co właśnie nawet w Warszawie się zdarza, że trzeba gdzieś przejechać jakiś dalszy kawałek, żeby coś takiego znaleźć. Także trochę było takiego właśnie postsowieckiego, ale też dużo takiego właśnie wyjścia frontem do ludzi. To, co mi się trochę nie podobało, to było bardzo dużo bezdomnych psów, kotów. No naprawdę, po prostu bardzo dużo. I takie panie, które tam sprzedawały, powiedzmy, owoce w tych ogrodach niedaleko właśnie tego mojego sanatorium, jakby tam, bo w ogóle ci wszyscy sanatoriusze dokarmiali te koty na przykład, tak? I ja tak się dziwiłem, dlaczego tutaj jest tak dużo bezdomnych kotów i tam kilka razy słyszałem, że wiesz, ja nawet kiedyś zabrałem takiego kota do domu, bo mi się zrobiło przykro, żal. Ale on uciekł i wrócił po prostu tutaj, tak? Znaczy, no, te koty też wolą być bezdomnymi, tak wyglądało, niż pozbawić się wolności, więc takie, no, bardzo wolne koty, ale widać, że takie bardzo cwane, to znaczy jakby wyłudzają to jedzenie od tych sanatoriuszy. Co tam jeszcze? W ogóle, wspomniałem coś o kosztach właśnie przy okazji tych leków, ale
w ogóle, to znaczy właściwie oprócz samego tego sanatorium, no chociaż ja wiem, czy to było drogo, bo powiedzmy, no nie, to było tanio, no trzeba przyznać, że było tanie, dlatego że to kosztowało powiedzmy 300 zł od osoby za dobę, ale ta doba obejmowała nie tylko nocleg i 3 posiłki, czy nawet tam były chyba 5 posiłków, bo były jeszcze jakieś tam powiedzmy takie desery w trakcie, tam podwieczorki, o tak. To, czyli nie tylko pokój i 3 posiłki, czy tam 5 posiłków, ale też i zabiegi, tak? No, cała jakby zestaw powiedzmy zabiegów, i to już była taka ta rozszerzona opcja, więc no, wydaje się, że to nie naprawdę, to znaczy no, myślę, że w Polsce pewnie no, nie znalazłoby się powiedzmy sanatorium w takiej cenie. Oczywiście ja mówię, że byłem w tym takim powiedzmy sowieckim, trochę postsowieckim, bo dużo jest takich albo nowo wybudowanych, albo takich powiedzmy, nie wiem, chyba jakoś sprywatyzowanych i odremontowanych, gdzie tam pewnie ceny są wyższe. I tak, no oczywiście, że ja tam byłem właśnie te 2 tygodnie z kawałkiem, ale bardzo wielu rzeczy nie widziałem. Nawet w tym najbliższym otoczeniu Jałty, już nie mówiąc powiedzmy o jakichś odleglejszych kawałkach Krymu, nie byłem właśnie w ogóle nad Morzem Azowskim. Ale też tam była taka polana bajek, oczywiście pewnie dla Rosjan bardziej rozpoznawalne powiedzmy te postacie z bajek, właśnie wyszło rzeźby takie z drewna gdzieś tam w takim parku porozmieszczane, czy jakieś wodospady podobno bardzo wysokie, bardzo malownicze. Też nie byłem w takim obozie, też nazywa Artek, nie wiem, jeżeli już kojarzą taki najsłabniejszy obóz pionierski. Jest Weibo? Halo, słyszysz nas? Tak, słyszę. Tak, czym ci się kojarzy Krym? Halo? Halo, słuchaj nas przede wszystkim w Skype'ie, wyłącz radio, najlepiej. Jesteś, Weibo? Jestem. To z czym się kojarzy Krym? A Krym kojarzy mi się z imprezami, z wyjazdami studenckimi. Mhm. Natomiast ja chciałbym o czymś innym, jeżeli dobrze. Tak. A więc tak pięknie mówisz o podróżach, tanim zwiedzeniu świata, o tym, że wciąż jeszcze wami, a mimo że prowadzić biznesy, zauważyłem, że ludzie, także ci nowej generacji, często otwieram oczy, kiedy mówimy ze znajomym, że zawiedziliśmy Indie czy Kambodżę, i większość osób dalej żyje, że na czasy trzeba mieć biura podróży, bo tylko to jest bezpieczne. A ja chciałbym to zmienić. Są w głowie pod swoim pomysłem, przedsięwzięciem internecie, takie stworzenie portalu podróżniczo-społecznościowego. I bierzesz pod uwagę realizację także typu inwestycji projektów. Natomiast drugie pytanie. Dużo turystyce medycznym, że odwiedzasz inne kraje, sanatoria, lekarzy. I coraz bardziej popularne staje się sprowadzanie ludzi z Wielkiej Brytanii, z Norwegii, z Austrii, krajów takich bogaczy, tam gdzie służba medyczna nie jest tak rozwinięta. Co uważasz, co myślisz na ten temat? Dzięki, Weibo. Jest to jakieś to połączenie rzeczywiście jest słabe. Ja tak, wiesz, to było ucinane, więc tak trochę słyszałem jakieś echo, trochę coś, ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to pierwsze pytanie było to, że myślisz o stworzeniu portalu, powiedzmy takiej turystyki indywidualnej. Jak najbardziej popieram. Zdaje się, że też pytałeś, czy byłbym zainteresowany inwestowaniem w coś takiego. No to ogólnie odpowiem, że nie, nawet nie dlatego, że powiedzmy to brzmi jakoś nieciekawie, czy że chciałbym więcej szczegółów, czy coś takiego, ale ja po prostu już po osiągnięciu wolności finansowej, no już nie szukam sposobów na to, żeby inwestować, tak, więc no nie inwestuję w nic, absolutnie nic, i mam zamiar do końca życia już więcej w nic nie inwestować, nie pracować, nie zarabiać. Po prostu żyć no, z tych mieszkań, które udało się w międzyczasie jakby nabyć i z ich najmu, więc
Więc tutaj ten, aczkolwiek wiesz, pomysł bardzo dobry. Właśnie nawet wracając z Kijowa w samolocie spotkałem w ogóle przez przypadek, zupełny przypadek, obok, siedziałem obok właśnie z moim znajomym, z kimś, kogo niedawno spotkałem właśnie przez Freedomie. I on wracał z Kijowa, Grzegorz stał się niedawno chyba, ale takim gorącym entuzjastą, zwolennikiem couchsurfingu. Wiem, że chyba na kontestacji też parę miesięcy temu była na ten temat audycja, czyli to już jest taka kwintesencja, powiedzmy, no, niezależnego podróżowania, tak, że powiedzmy właśnie takiego podróżowania na, no, niskim budżecie, bo dzisiaj można kupić bilet, jak, jeśli się to zrobi z wyprzedzeniem, to naprawdę za nieduże pieniądze, a na dodatek następny duży element budżetu to jest zawsze koszt noclegu, a po prostu się mieszka u kogoś, tak? Czasami jest jakiś oddzielny pokój, czasami to jest właśnie ta przysłowiowa kanapa gdzieś tam w pokoju dziennym, więc rzeczywiście można podróżować tanio. A drugiego pytania, nie wiem, Karol, pamiętasz? Bo kurczę, nie zanotowałem sobie i już widać skleroza. Jestem wystarczająco skupiony o tej 22. To było coś na temat właśnie podróży, sanatoriów, ale też do końca nie zrozumiałem, bo połączenie było kiepskie. Tak, no właśnie, chyba coś tam Weibo mówił o tym, że dużo ludzi z Europy Zachodniej, bogatych, przyjeżdża do Polski i że powiedzmy właśnie korzystać z tego, że jest dobre zaplecze sanatoryjne i niedrogie w porównaniu do tego w ich krajach. No i rzeczywiście, no, znaczy coś w tym jest, tak, że powiedzmy ludzie z jednej strony społeczeństwa się starzeją, z drugiej strony ludzie zdają sobie sprawę z tego, że powiedzmy, no, profilaktyka jest ważna, bo właściwie wiecie, no ja jeżdżę do sanatoriów, to też jest tak śmiesznie, bo zawsze ci lekarze mnie pytają, znaczy, no, co mi dolega, tak, no i odpukać. No, mam nadzieję, że będę tak odpowiadał jeszcze przez wiele, 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 wiele lat. Ale ja jej mówię, że właściwie no, nic mi nie dolega, tak? I to nie jest tak, że przyjechałem z czegoś tam konkretnie się wyleczyć. I myślę, że chyba jest czy będzie coraz więcej takich osób, które nie czekają, aż zachorują i powiedzmy jakoś się poważnie rozchorują i powiedzmy są poddawane jakimś tam operacjom, innym powiedzmy skomplikowanym zabiegom, a później jadą do sanatorium jakoś się zregenerować. Bo to jest chyba taki, powiedzmy, dotychczas tak to funkcjonowało, to mam nadzieję, że będzie coraz więcej osób, które będą po prostu jeździły prewencyjnie, tak, profilaktycznie. I was właśnie też do tego zachęcam, zresztą zachęcam do tego wszystkich swoich znajomych, przyjaciół, żeby nie jeździć do sanatorium wtedy, kiedy się musi, ale właśnie jeździć po to, żeby się w przyszłości nie musiało, tak. Może to trochę skomplikowanie brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Więc tak, no, mówiłem o tym, że wielu miejsc nie udało mi się zobaczyć, więc zdecydowanie mam nadzieję tam jeszcze plan, no, nie mam jakiejś konkretnej daty wyłożonej, ale no, na pewno kiedyś tam wrócę na dłużej, jeszcze dłużej i właśnie może pojeździć na rowerze, bo wiecie, bo to o tym nie wspominałem, ale po prostu tam miejscami są tak piękne krajobrazy. Tutaj morze, no okej, morza może w Szwajcarii nie ma, ale te góry, pagórki to kojarzyły mi się po prostu ze Szwajcarią, tak? I tam widziałem, mimo że tam byłem krótko i powiedzmy, no tak, aż tak dużo nie jeździłem, to co chwilę mijaliśmy jakąś grupę kolarzy, jakieś profesjonalne zespoły po prostu, które z Rosji, z Ukrainy, nawet chyba był jakiś taki jeden, powiedzmy, grupa, która miała taki napis, że to jest narodowy zespół Ukrainy, team w ściganiu się, więc naprawdę takie bardzo widać po sprzęcie chociażby, że to profesjonalne zespoły i one po prostu tam przyjeżdżają trenować, tak? Znaczy jest super klimat, właśnie są te górki, pagórki, więc no, można się, powiedzmy, no tak, no, dać sobie w kość. Więc jak wróciłem, to znaczy zrobiłem wpis na Freedomi właśnie akurat o cenach nieruchomości Kijowie i na Krymie, no bo to jest, powiedzmy, nasz, o ile w kontestacji te audycje rzeczywiście, powiedzmy, tak się ukierunkowały na podróże, to Freedomia właśnie tam mało co wspominam o podróżowaniu, więcej powiedzmy właśnie o wolności finansowej, o dobrych praktykach najmu, czyli tym Stowarzyszeniu Mieszkanicznik,
to pojawiło się sporo takich komentarzy trochę negatywnych, to znaczy, że ktoś tam był na Krymie i to mu się nie podobało, i tamto mu się nie podobało, i w ogóle tam, że źle jeżdżą, że jest niebezpiecznie, że właśnie dużo ludzi pali, w ogóle jest się biernym takim palaczem, no i jeszcze tam inne rzeczy, już teraz nie pamiętam wszystkich szczegółów. I ja byłem taki zaskoczony, bo właściwie tak, no prawda, no może tam rzeczywiście te standardy jazdy są gorsze, rzeczywiście są stacje benzynowe, gdzie się sprzedaje benzynę taką 92-oktanową, ale wiecie, jakby te takie drobne niedogodności w ogóle jakoś mnie nie dotykały, tak? I ja tak skonkludowałem, że chyba to wynika z tego, że jak ja podróżuję, zresztą to nie chodzi tylko o Krym, ale w ogóle jak gdzieś wyjeżdżam, znaczy staram się ogólnie być bardziej taki pozytywnie nastawiony, optymistyczny i tak dalej, ale chyba w podróży w szczególności, to ja po prostu wyjeżdżam i od razu w samolocie sobie, czy tam w pociągu, czy gdzieś, ale w samolocie najczęściej, zakładam różowe okulary. Wiecie, i po prostu ja wszystko widzę w pięknych barwach, wszystko mi się podoba. Właściwie bardzo rzadko, jak tak sięgam pamięcią, właściwie bardzo rzadko zdarzało mi się, żebym był jakoś niezadowolony z miejsca, w którym byłem. Tak? Jest naprawdę tylko kilka krajów, do których bym nie radził jechać, czy powiedzmy nie mam ochoty samemu tam wracać. Ale Krym z pewnością do takich nie należy, tak? Wręcz odwrotnie. Więc, a ponieważ to jest tak bardzo blisko, więc naprawdę na wyciągnięcie ręki, myślę, że tam można pojechać, jeżeli powiedzmy ktoś ma ograniczenia budżetowe, to można pojechać za naprawdę nieduże pieniądze. Na miejscu nie jest drogo. Więc ja wiem, że wyszła powiedzmy taka prawie, że reklamówka Krymu, dosyć długa, tak? I tutaj na czas antenowy kontestacji po prostu zrobiłem reklamę Krymu. Ale wierzcie mi, że no nie mam z tego żadnej prowizji oczywiście od nikogo. Po prostu jestem przekonany, że warto tam naprawdę jechać. Także gorąco zachęcam. I teraz tak, jeszcze dwie rzeczy na koniec audycji już, bo widzę, że i tak czas trochę przekroczyliśmy. Wspominałem już trochę o tym, że właściwie o ile na początku Freedomia w kontestacji była programem związanym z wolnością finansową, inwestowaniem w nieruchomości, to później wielu z was dzwoniło w trakcie audycji i pytało, dopytywało się, czy rzeczywiście udało mi się zwiedzić wszystkie kraje na świecie, a czy byłem tu, czy tam, no nie wiem, tam powiedzmy Kuba, czy Korea Północna, czy Irak, czy Afganistan, czy jakieś inne powiedzmy egzotyczne miejsca. I później na czacie pisaliście, żeby powiedzmy no więcej opowiadać właśnie o podróżowaniu, tak? No i to tak trochę powiedzmy właśnie w tym kierunku, no bo wiadomo, że słuchać nasz pan, tak? I jeżeli o tym chcieliście słuchać, to super, ale ostatnio pojawiło się kilka głosów, że może ludzie chcieliby wrócić do tych tematów takich właśnie wolności finansowej, inwestowania w nieruchomości, jakieś takie praktyczne porady. I oczywiście ja chętnie to zrobię, więc jeżeli byście byli tak mili i zechcieli powiedzmy no właśnie wpisać coś pod tym programem, jakieś komentarze odnośnie tego pytania, czy pozostać tylko przy podróżach, czy wrócić do Freedomi, do nieruchomości, czy może przeplatać, jakbyście mogli powiedzmy dać tutaj wasze wskazówki, to będę bardzo wdzięczny. I to była przedostatnia rzecz i zupełnie ostatnia. To tutaj no, robię trochę prywatę, ale z drugiej strony myślę, że wybaczycie mi, że w dobrej sprawie. Otóż moja córka chce założyć Contest Club w Londynie. To jest chyba z tego, co się orientuję. No, ja nie wiem, ile, czy są w ogóle jakieś Contest Kluby w Anglii już, czy nie, ale w każdym razie chcę taki Contest Club założyć. I wiem, że pierwsze takie no, organizacyjne trochę spotkanie będzie 3 grudnia, czyli już w przyszłym tygodniu. I to będzie tuż przed takim normalnym, regularnym, comiesięcznym spotkaniem londyńskich mieszkaniczników w POSK-u, czyli w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturowym Hammersmith. Więc więcej szczegółów takich logistycznych na pewno znajdziecie na samej kontestacji. W razie czego też na moim blogu freedomia.pl. Także gorąco was zapraszam.
No mam nadzieję, że właśnie wielu, wielu kontestatorów z wysp, ze Zjednoczonego Królestwa ucieszy ta informacja, że ktoś tam się zdecydował na powołanie, powiedzmy, kontest klubu. Także gorąco zachęcam do wsparcia wysiłku właśnie no, mojej córki, więc dlatego stąd ta prywata. No dobrze, to w takim razie Karol, chyba że tam jest coś istotnego, na którego powinienem jeszcze odpowiedzieć. Myślę, że już możemy zakończyć. No dobrze, to dziękuję bardzo za tydzień, bo chyba nie będzie audycji na żywo, ale może za 2 tygodnie to jeszcze będę tutaj w kontakcie z Karolem, żeby to uzgodnić i wcześniej oczywiście damy znać. Także dzięki bardzo za spędzenie tego czasu ze mną i za wasze telefony, komentarze i do usłyszenia następnym razem. Dobrej nocy. Albert, wychodzimy!